Oh, fuck. Hejoka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale, jak widzicie po tytule i po moim syfie w tle, który jest potężny. Będę się pakowała na wyjazd, jak wiecie, w sensie, ja wiem, wy... Dobrze wiem, że lubicie filmy z pakowania na wyjazd, dlatego właśnie z takim do was przychodzę. Nie wiem, czy właśnie bardziej lubicie, jak tak z ręki nagrywam, czy jak tak siedzę, ale będzie trochę tego, trochę tego. Także dla każdego coś dobrego, zostańcie do końca, bo każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jak widzicie, ścięłam włosy, zrobiłam sobie brwi, wyregulowałam henna. No, wyglądają trochę dziwnie, ale to też dlatego, bo mam tylko te brwi, jakby nie jestem pomalowana. Jak będę miała pełny make-up, to będzie to wyglądało ładnie. No jest git. Kontynuując, lecę na Maltę na 2 tygodnie na kurs językowy z IF i się naprawdę bardzo cieszę, bo nigdy nie byłam na kursie językowym z IF, a słyszałam naprawdę bardzo dobre opinie. Zarąbiście! Jeszcze dzisiaj do mnie przyszła paczucha, także też sobie dzisiaj ją razem otworzymy. O, shi! Potwierdzenie, kod czy coś? Paulina Kobus. Zgadza się, proszę bardzo. Czekaj, musisz rzucić. Pierdziele. Dobra, dzięki! Pa! Może jakiś śnieg? Co jest grane? Tak, jak już widzicie, Zuzia... To jest Zuzia, to jest moja sąsiadka i właśnie z nią jadę na ten kurs. Ja jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. Będziemy spały u rodziny goszczącej, jedziemy na 2 tygodnie. Mam nadzieję, że przez te 2 tygodnie będziemy mogły zwiedzić Maltę całą wzdłuż i wszerz. Malta raczej jest mała, taka wyspa pod Włochami, myślę, że większość osób kojarzy. A teraz jestem w trakcie pakowania na wyjazd. Ja ogólnie bardzo lubię się pakować, ale nie lubię robić tego dzień przed. A w tym momencie już wam mówię, która jest godzina. Jeszcze przed chwilą robiłam taki test językowy, właśnie który przydzieli mnie do grupy. 22:52. Masakra! I ja jutro już wylatuję. Też będzie z tego jakiś vlog na pewno na moim kanale, ale z Instagrama oczywiście wiedzą wszystko na bieżąco o wiele wcześniej, więc zapraszam na mojego Instagrama palla.ety. Będziecie mieli w różnej relacji wszystkie moje vlogi właśnie z tego wyjazdu. No i co? No pakujemy się, nie? Do tej walizki. To wszystko, no to nie jest możliwe. To nie jest fizycznie możliwe. Więc będę musiała zrobić tutaj przegląd. Wstępnie mam tak poukładane rzeczy. Przyszły do mnie takie kosmetyczki. To jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o wyjazdy. To jest taka kosmetyczka, gdzie można sobie schować wszystkie produkty pielęgnacyjne do środka. Tutaj jakieś na przykład waciki, patyczki, pastę do zębów, szczoteczkę i właśnie można wszystko tak sobie spakować. A tutaj jest druga sprawa. Siateczki, do których wkładamy ubrania i upychamy je na maksa i po prostu wtedy oszczędzamy troszkę nasze miejsce w walizce, żeby tak właśnie to upchać. Na przykład tutaj jest taki większy przypływ na spodnie. Na jakieś, nie wiem, koszulki, albo na jakieś na przykład buty. I tutaj takie już troszeczkę mniejsze, na przykład na bieliznę, lub na jakieś skarpetki. Mogę wam mniej więcej pokazać, co tutaj biorę. Takie spódnico, spodenki. Troszkę się pogniotą, tak coś czuję w drodze, ale myślę, że jak je od razu po przyjeździe wyjmę z walizki i gdzieś powieszę, to na pewno będzie git. Jedne czarne, krótkie shorty, takie postrzępione. Brązowe dzwony, czarne dzwony, beżowe dzwony. I dodam jeszcze, że wszystkie te spodnie, spodenki, które wam pokazywałam, są z beżki. Oprócz tej spódniczki, bo ona jest z Zary. Ja mam również dwie pary dzwonów z Shane. Jedne są takie krówki, a drugie takie fioletowe i do tego mam jeszcze torebki. I właśnie ja też nie wiem, jak je zapakuję, ale mam fajny pomysł na zdjęcia, więc mam nadzieję, że to wypali. Zamówiłam sobie ostatnio na Shane takie torebki. No ta z Gesa to już wcześniej miałam, ale zamówiłam sobie taką z krówką i taką fioletową. Tu mam jeszcze takie spodnie czarne mom jeans z dziurami na kolanach. Biorę jedne takie zwykłe czarne, żeby wiecie, na wszelki wypadek mieć. W ogóle nie brałam żadnych rurek, ale już tak bardzo się odzwyczaiłam od rurek, że już nie potrafię w nich chodzić, naprawdę. A tutaj mam też dzwony takie jeansowe z przetarciem na kolanie, wręcz z dziurą na kolanie i one są ze Stradivariusa. Tu mam wszystkie doły i właśnie na wierzch dałam sobie tą spódniczkę, żeby mi się aż tak bardzo nie pogniotła. Otóż mam tutaj taki worek ze sweterkami, też tutaj już je zapakowałam do środka, mogę wam pokazać, jakie biorę. Jeden sweterek to jest taki crop top, z jednej strony jest szary, z drugiej strony jest brązowy. No i tutaj jeszcze mam taki tęczowy sweterek z różnymi kolorkami i on akurat jest ze Stradivariusa. Postanowiłam, że mam jeszcze miejsce troszeczkę w tej siateczce i wezmę sobie jeszcze tutaj sukienkę. Ja tej sukienki nie noszę w sumie na ramionczka, tylko zazwyczaj zakładam pod nią jakiś golfik czarny i wtedy naprawdę wygląda bardzo fajnie. Zresztą na moich vlogach z wyjazdu i na moim Instagramie palla.ety zapraszam, będziecie mogli zobaczyć właśnie wszystkie te stylówki. Może się zainspirujecie czy coś. Sukienka jest z beżki, jak coś. Miałam wziąć tylko to, co jest w sumie tu i jeszcze nie wszystko, tylko mniej w sumie nawet tego, ale to dołożyła mi moja mama, więc kozak. W ogóle cały ten wyjazd z IF-a był organizowany totalnie na spontanie, bo my wszystko ogarniałyśmy, kurde, z 2 tygodnie przed wymyśliłyśmy sobie wyjazd, no a tydzień przed kupiłyśmy lot. No Jezu, ktoś do mnie dzwoni, obstawiam, że to jest moja mama, która jest w pokoju obok, ale on tam, wiedziałam. A, dobra, ona też jest tam, nie już zła, że ja się tak długo pakuję. Jeszcze dzisiaj mi w ogóle przepaczka z Moskito, z dresami takimi, o, czarnymi właśnie mam na sobie dół, bo przymierzałam i właśnie chyba te dresiki założę sobie na drogę, żeby mi było po prostu wygodnie. Plus one są dość duże, więc zaoszczędzę sobie miejsce w walizce, to jest taki dobry lifehack. Ja właśnie też tak myślałam, żeby może jeansy założyć, bo jeansy są ciężkie, a ja mam walizkę do 24 kg, ale dobra, myślę, że się na luzie zmieszczę, no nie ma co się stresować. W ogóle na Malcie jest ciepło, więc wow! Czajcie to, lecę z takiej zimnej Polski na słoneczną Maltę. Ach,
super. Tu mam w ogóle softboxa zapalonego, bo jest no ciemno, już jest późno, tak jak wam mówiłam, dlatego po prostu postaram się jakoś osiedlać chociaż takim sztucznym siedzeniem, żeby po prostu lepiej się coś mnie oglądało, co nie? A podlinkuję w opisie darmowy katalog, który możecie sobie zamówić do domu. On tutaj nawet mam ten katalog. Tak wygląda taka gazetka i tutaj macie wszystko powypisywane w środku, wszystkie wyjazdy. Z IF nie musicie tylko i wyłącznie jechać na Maltę, tutaj są też wyjazdy do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, więc naprawdę jest wiele tutaj super miejscówek. Zarąbiście, szczerze wam powiem. Także taki darmowy katalog możecie sobie zamówić, tam tylko musicie podać swoje dane adresowe i no za darmo wam po prostu przyjdą taką gazetę. To będziecie mieli wszystko, jeżeli chodzi o cenę, jakieś tam atrakcje, o miejsce i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko. Polecam zamówić. Więc teraz przechodzimy do takiego serio, serio pakowania walizki. Jest bardzo późno, ja to zrobiłam bardzo późno i generalnie jest późno. I późno. I jadę za kilka godzin tak naprawdę. Nie wyspałam się totalnie. W sensie w sumie nawet nie czuję tego, że jestem śpiąca. Czyli w sumie teoretycznie się wyspałam, nie śpiąc nic. Wow, magicznie. Teraz przechodzimy do takich topów. I tutaj na samym początku to jest rękawniki. Takie kamizelki, można tak powiedzieć, teraz są mega modne. I są strzejne jak coś. Wygląda naprawdę fajnie, jeżeli pod to założy się właśnie na przykład jakiś biały golfik. Nawet nie trzeba nic w sumie pod zakładać, ale ja najbardziej lubię właśnie z białym golfem. Nawet mam dwa. Jeden jest taki właśnie śnieżno-biały z takim 3/4 rękawkiem. A drugi jest w takim kolorze kości słoniowej, on jest trochę prześwitujący, ale właśnie też będę zakładała na to te kamizelki, więc nawet jak prześwituję, to raczej nie będzie nic tutaj widać, mam nadzieję bynajmniej. Z tych bluzeczek z 3/4 rękawki mam jeszcze taką czarną właśnie, jak wspomniałam wam o tej sukience, to ona właśnie będzie pod tą sukienkę. Na długi rękaw mam również taką brązową bluzeczkę, ona też fajnie może wyglądać, dopasowana do tych spodni, dzwonów brązowych, które tam też pokazałam. Można z tego stworzyć fajny komplet, mam już z tej serii leginsy, ale stwierdziłam, że nie będę już ich brała, bo troszkę ostatnio brzuszka mi się narobiło, więc podejrzewam, że w tych leginsach tak bym nie chodziła, bym się po prostu źle w nich czuła. Dalej taka fioletowa koszuleczka z wiązaniami na boku. Ostatnio mam w sumie fazę na ten kolor. A propos fioletowego, znowu coś w tym samym kolorze. Taki long sleeve, sami widzicie taki sweterek trochę. I ogólnie i ta koszulka, i ta jest z Shein. Głównie właśnie topy mam teraz z Shein, bo zrobiłam zamówienie. Właśnie z myślą o tym wyjeździe i nie umiem składać ubrań. Zarąbiście, Paula. Tu ja mam jeszcze taki topik, on bardzo prześwituje, więc po prostu trzeba zakładać albo jakiś biały bądź różowy top, albo właśnie też na golf biały, też może fajnie to wyglądać. Mało miejsca zajmuje, więc sobie tutaj upchnę i się nie gniedzie, więc super. Tutaj też mam takie zwykłe, basicowe topy z Bershki. Też sobie je włożę. Wziąłam dużo na długi rękaw, a jednak no, kraj, do którego lecę jest ciepły, więc pewnie przechodzę cały wyjazd w tego typu topach. I tutaj kolejne takie tank topy, które myślę, że większość osób kojarzy właśnie z Bershki, bo w wakacje była bardzo duża faza na nie. Czarny oraz różowy. No i ostatni z takich topów na ramionczka, a tym razem w ogóle w sumie nawet nie top, tylko body, które były w sumie 2 lata temu modne, czyli taki nowe różowe body, no, mam odkryte plecy i mają takie podszycie pod zyskami jakby, dzięki czemu nie trzeba nosić stanika, co jest mega, mega wygodą, co nie? Jeszcze biorę jedną taką bluzkę z Bershki z odkrytymi ramionami. Mam tutaj jeszcze taki jeden topik niebieski, on też nie zajmuje jakoś dużo miejsca, chociaż w sumie tak mówię, że coś nie zajmuje dużo miejsca, ale nagle jak się tak uzbiera, to serio, no, czym zajmują te rzeczy wszystkie. Ale on jest fajny, może wygląda na pognieciony, ale nosi się go bez stanika, naprawdę fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. No i tu mam jeszcze bluzkę z Comme des Garçons. I nie wiem w sumie, czy ją brać, ale może wezmę jedną taką luźniejszą, bo no nie mam tutaj żadnej luźnej bluzki, jak widać wszystkie, które brałam, są dopasowane. O, i tu mam jeszcze taki top, można powiedzieć, że jest taki troszkę stanikowy, taki gorsetowy, o, z Victoria's Secret. I patrzcie, jak ładnie się wszystko zmieściło. No idealnie, tu jeszcze mam trochę miejsca i też postaram się tutaj coś upchnąć i myślę, że tu w to miejsce wyląduje strój do ćwiczeń. Ja nie wiem, czy będę tam ćwiczyć, ale wezmę sobie tak na wszelki wypadek strój. Tu jest góra ze Strong Point oraz dół. I to są takie krótkie spodenki, takie biker shorty, które w sumie nie będą tylko do ćwiczeń, bo tak naprawdę mogę je założyć równie dobrze do jakiejś bluzy, jeżeli będzie cieplej. Też mogą mi służyć jako zwykłe krótkie spodenki, a fajnie podkreślam pupę, więc no, ha, czemu by takich nie zabrać, co nie? Zawieram też 6 stopy, w sumie tu mam tylko jedną sukienkę. Nie wiem, na ile tam będzie ciepło, nie wiem, czy akurat potrzebuję tyle rajstop. Nie będę brała sztylu bez sensu, ale jedne rajstopy sobie wezmę. No i może wchodzę do którejś z tych przegródek, bo jak zauważycie, ta walizka to ja mam jeszcze z boku takie przegródki. By the way, ta walizka jest mojej siostry i jeżeli ja coś z tą walizką zrobię i ją zniszczę, to moja siostra mnie zabije tak totalnie. Chcę być fit, tak, chcę być fit i dokładam gumę do ćwiczeń. Nie wiem, czy ja tam będę ćwiczyć, czy nie, ale z tego co widziałam, są jakieś takie zajęcia fit, więc nie wiem, może wezmę. A tutaj znalazłam jeszcze taką przegródkę z boku i ty może sobie podkładam podpaski i tampony. No moje szczęście w nieszczęściu, właśnie teraz mam okres, gdy będę wyjeżdżać. Ale w sumie to dobrze, dlatego, bo chociaż nie będę miała na wyjeździe, co nie, ale tak sobie już obstawiałam, że będę miała na 100% akurat jak wyjadę. No a mam przed wyjazdem, więc w sumie super, że wiecie, akurat mnie to ominie tak naprawdę. No podejrzewam, że skończy mi się za jakieś 2 dni, więc akurat tak wiecie. Zdążę się zapoznać z miejscem, no i no.
Chociaż powiem wam szczerze, że nawet jak nie macie okresu i nie spodziewacie się, że będziecie miał okres na jakimś wyjeździe, to mimo wszystko radzę wam wziąć te podpaski albo tampony, chociaż tak na zapas, na wszelki wypadek, bo różnie nasz organizm reaguje na nowe środowisko, na nową temperaturę, na nowe miejsce, na podróż ogólnie, więc wiecie, zawsze lepiej się zabezpieczyć pod tym względem, żeby potem nie było jakichś przykrych sytuacji. A jeszcze co do pakowania, zawsze trzeba najcięższe rzeczy brać od strony kółek, dlatego tutaj dam spodnie, bo one, wydaje mi się, że z tych wszystkich szereg pojemniczków ważą jednak najwięcej. Poupychałam te stroje tak pomiędzy tymi organizerami i tutaj jeszcze dodam klapki, bo no biorę klapki, takie znajka niebieskie, klasyczne. Dobra, jestem w trakcie pakowania, ale chciałam wam pokazać, co dostałam w paczce ambasadorskiej. W ogóle się tak miło, przysłali mi paczkę. I wam pokażę, co dostałam. Pewnie jest jakieś rzeczy zabiorę sobie ze sobą też, także muszę na to znaleźć miejsce w walizce. Oczywiście katalog darmowy, do którego link również macie w opisie i możecie sobie zamówić taki darmowy katalog ze wszystkimi tutaj wyjazdami. Tutaj macie wszystko powypisywane, każdą miejscówkę dokładnie, jaka cena i w ogóle. No, tam w opisie zostawiam wam link. Dostałam zeszycik taki właśnie IF-owski. Tutaj są wszystkie miejsca, gdzie można polecieć właśnie z tymi kursami. Dwa worki, ten ładniejszy. Tu dostałam taką teczkę, tu są jakieś gadżety, tu są też jakieś karty, jeżeli chodzi właśnie o nasz wyjazd. Bransoletki takie IF Ambassador, przypinka, długopisik, kolejna bransoletka. Tu w ogóle jest podstawka na telefon, tutaj sobie kładziecie telefon i słuchawki nawet są. Ale śmiesznie, pewnie nie będzie na moje wejście na telefon, ale i tak fajna sprawa. Taka... O, proszę bardzo. Okulary przeciwsłoneczne z IF. Mamy bluzę i koszulkę, także fajnie. IF Ambassador, zamówiliście. I tu jest jeszcze obudowa na laptopa. Na razie to wsadzam tutaj, żeby nie robić zbędnego bałaganu, bo jestem jeszcze w trakcie tego pakowania, więc ja idę kontynuować to. A to była taka... Nie potrafię się wysłuchać. Odbiegnięcie od rzeczywistości, a tymczasem się pakuję. Myślę, że na wierzch mogę jeszcze ułożyć piżamki, bo też biorę dwie. Jedna jest taka z Victoria's Secret, to są gatki. I tutaj taka koszula w paski. Na trzy paski lecą łaski, moi drodzy. Szkoda, że to nie są trzy paski. Ale tu mamy trzy paski. Nie, no mamy więcej pasków, ale tak licząc w sumie teoretycznie mam liczę... Dobra, nie ma tych trzech pasków, ale mamy tutaj jeszcze jedną koszulę z takimi gwiazdeczkami również z Victoria's Secret. No i gatki. Teraz przechodzimy do tej części walizki, tutaj już włożyłam taką suszarkę mini. No myślę, że może się taka suszarka jednak przydać. A moje włosy są takie, że no bez wysuszenia wyglądają mega słabo, dlatego może wezmę nasz tubelek. Tu mam jeszcze rajstopy. Nie wiem, czy coś jeszcze będę wkładał tych organizerów. Teraz się sami o tym dowiemy, tylko najpierw tutaj, o, skieta. Na początku wkładam skarpety, tutaj mam ich troszkę sporo. Staram się wypuścić z niego powietrze, żeby jak najwięcej miejsca zaoszczędzić. Tutaj mam wszystkie gadki chyba. Tak, proszę bardzo, wszystkie moje tasy. Wkładam jeszcze jeden stanik, drugi będę miała na sobie i na siebie zakładam czarny, a tutaj wkładam taki beżowy. O, może tutaj do siebie też wsuniemy. Niestety, ale biorę też książki do nauki, będę się uczyć, wow! Ale na pewno wkładam tutaj książkę do angielskiego. No wiecie, no to wszystko zależy od nauczycieli, jakich ma się wymagających. No i akurat ja najbardziej wymagających nauczycieli mam z angielskiego, z polskiego, z matematyki. Jak będę mogła, to po prostu będę na nich. Zeszyt od francuskiego. Tutaj biorę taki jeden zwykły zeszyt niebieski, bez niczego, bo właśnie tutaj będę robiła notatki z matematyki, żeby po prostu nie brać całego mojego wielkiego zeszytu, który jest po prostu potężny. I tu biorę jeszcze dwa zeszyty. Jeden jest z polskiego, który już mi się kończy, ale tutaj muszę na bieżąco uzupełniać notatki, żeby potem nie mieć zaległości, a naprawdę notatek jest sporo. A tu jest nowiutki, który będę pisać, jak mi się skończy. Zobaczymy, czy wypiszę go na tym wyjeździe, czy nie. A tu biorę też piórnik. Dalej są buty. W sumie włożyłam buty w jakąś oddzielną reklamówkę, ale w sumie one są czyściutkie, bo były myte. Znaczy, no może nie wyglądały aż tak super czyściutko, ale były myte. Więc biorę właśnie jedne takie Easy 350, a drugie biorę na siebie. I na siebie biorę Easy 500, fioletowo, takie różowe. Bo tutaj damy kapcie, bo biorę jeszcze kapcie, jeżeli chodzi o obuwie. Takie czarne, ogólnie będziemy nocować u rodziny goszczącej. I podobno mają trzy pieski, czajcie to. Dobra, teraz jeszcze tak przeglądam swoje rzeczy. Na pewno muszę też wziąć ręczniki. W sensie rodzina podobno jest nam w stanie zapewnić ręczniki, ale jednak na wszelki wypadek wezmę swoje, na przykład na plażę. To wezmę, no bo nie wiadomo, co nie. Czasami rodzina może dać, czasami nie. I tak wiecie, lepiej jednak mieć na wszelki wypadek. Biorę sobie bluzę, która zajmie dużo miejsca, bo ona jest ogólnie no dość gruba. Ale no wezmę na wszelki wypadek bluzę, no bo jednak nie wziąłam w sumie żadnej, a no nie wiadomo, pogoda może być różna, prawda? Czasami może być mega ładna, czasami może być mega słaba. I jeszcze biorę właśnie takie rzeczy, żeby narzucić na siebie, no bo mam bardzo dużo topów, a jednak, no tak jak mówię, tam jest 17 stopni tak na oko i jest też czasami 20, no różnie. Ale no jednak na wszelki wypadek wezmę sobie właśnie takie coś, żeby narzucić na siebie, założyć po prostu i tutaj mam taką kurtkę jeansową, wersztki, taki krop, już nie będę go tutaj rozkładać, ale no po prostu taka zwykła kurteczka. I tutaj biorę jeszcze taką kurtkę skórzaną, takie guziczki również z wersztki i
również z promocji, tak jak większość rzeczy, które tutaj zobaczyliście w tym pakowaniu. O, fuck, zdaję sobie sprawę, że jeszcze kosmetyczka. Jeszcze rzeczy, które są za mną, a jest ich wciul. I jeszcze kostiumy, o Jezus Maria. Kosmetyczka, przejdźmy do kosmetyczki, to już mogę się bardziej rozpowiedzieć na jej temat. Ona jest kozacka, można sobie ją gdzieś zawiesić, to jest taki haczyk. A więc na samej górze są rzeczy typowo do zębów, to jest szczoteczka do zębów, wosk do aparatu, taka szczoteczka międzyzębowa też do aparatu, pasta i węgiel do wybierania zębów. Wiem, że z aparatem nie powinna się go używać, ale ja używam, bo tak. Tutaj mam spineczki kolorowe i gumki do włosów. Czekajcie, bo tu mam jeszcze jedną gumkę, to sobie mogę przełożyć tutaj. No i tutaj już jest ta większa część kosmetyczki z tymi większymi rzeczami, że tak powiem. Tutaj są takie dwa szampony z Dawry. Tu również z Dawry mam olejek do włosów, który sprawia, że po prostu nasze włosy nie będą aż takie przesuszone. Ja go zawsze używam po myciu. Tutaj też mam szelany taki krem do włosów, też właśnie z firmy Dawry. Pianka do mycia ciała z Ritual z kalendarza, także takie rzeczy z kalendarza w sumie się przydają właśnie na takie wyjazdy. Tutaj też mam żel pod prysznic z Yves Rocher, również z kalendarza. Balsam do ciała z The Body Shop. Octanisept, no wiadomo, na wszelki wypadek, na jakieś rany czy coś, zawsze warto mieć. Z Mario Badesco, giełka do twarzy, mini płyn micelarny. Nie biorę wacików, ale kupię sobie po prostu je na miejscu, bo no sama nawet w domu nie mam, bo ja na co dzień nie używam płynu micelarnego, ale właśnie na wyjazdy jednak jest to takie trochę ułatwienie, bo szybciej się jednak zmywa ten makijaż płynem niż taka zabawa z żelami do twarzy i w ogóle. Tutaj mam też patyczki do uszu w takim mini w ogóle opakowaniu, są urocze. I tutaj jeszcze perfumy, moje ulubione Gucci Quality Intense, tylko że właśnie tutaj jest już ich bardzo mało w opakowaniu, no więc biorę taką resztówkę, plus będę miała w bagażu podręcznym jeszcze taką miniaturkę mgiełki z Victoria's Secret Pink. Tutaj też dezodorant. Tu jest taki olejek z witaminą C, no takie serum to jest. I jeszcze zabieram z Cetaphilu taką piankę do twarzy i tutaj też do tej pianki mam kremik, taki zestaw. A tu z tyłu jeszcze jest taka mała przygródka i tutaj mam leki na ból gardła, jakieś takie leki ogólne na jakieś złe samopoczucie i w ogóle. Tu jeszcze mam jakieś miniaturki szamponów i jakaś maska do twarzy, taka, którą dostałam gdzieś przy jakichś zamówieniach z Sephory. O Jezus Maria, jeszcze druga kosmetyczka. Cholera jasna, nie, ja się nie zmieszczę tą walizkę. Mogę wam tak szybko pokazać. Filmniczek, pędzelki, gąbeczka do makijażu. Dwa tusze do rzęs, dalej z Fenty Beauty bronzer, który ma bardzo usypione opakowanie, ale tak naprawdę nie jest brudne. Jest to kolor 02. Również z Fenty taki błyszczyk. Too Faced puder z kalendarza adwentowego. Tutaj mam jeszcze jeden puder z Lovely, taki z kamieniu, a ten jest sypki. Trochę nie po kolei pokazuję, ale mam też dwie bazy pod makijaż z NYXa. Tutaj jest The Balm, jeszcze mam rozświetlacz, taką miniaturkę, Mary Luminizer oraz cień do brwi, też z The Balm. I z Benefitu żel do brwi, taki do utrwalenia. Korektor z Revolution, z Miss Sporty, taki rozświetlacz w kredce, który daje na kąciki oka. Tu jeszcze mam do czesania brwi. Tu też pędzelek do brwi, taka miniaturka. No i ostatnia rzecz, podkład z Estée Lauder. Serio najlepszy podkład ever, który miałam. Mam wszystkie te najlepsze kosmetyki, które miałam w ogóle na ten wyjazd, więc no poświęcenie. Zastanawiam się, czy nie brać tych kosmetyków do bagażu podręcznego, ale w sumie dużo będzie z tym pierdzielenia. Będę musiała wszystko w oddzielne opakowania, wszystkie te płynne kosmetyki. Wolę już to zapakować tutaj. Tutaj jeszcze wkładam pasek taki z Guessa. Dobra, postanowiłam, że może jeszcze dołożę te jedne dresy, bo w sumie chyba nie wzięłam żadnych dresów. W sensie będę miała na drogę dresy. No, może jeszcze na przykład wsadzę sobie jedne. One są misguided chyba. Są troszkę na mnie za duże, ale kurczę, takie luźne dresy też są fajne. I tu jeszcze z Moskito mam taką bluzeczkę. O, tak, powiem wam szczerze, że masakra jest. Może ten ręcznik w sumie wywalę? Nie wiem, zastanowię się jeszcze, bo tu jeszcze muszę zmieścić maseczki, no bo oczywiście no jednak to jest ważne. Trochę ich mam, ale to w sumie jednorazowe, więc no na 14-15 w sumie dni. I jeszcze kostiumy kąpielowe, Boże Święty, przecież się tu nie zmieszczę w życiu. No nie wiem, czy my się tam będziemy jakoś bardzo kąpać, no ale biorę jeden taki kostium w panterkę, raczej z panterkami. Znaczy są gadki do niego, dość mocno stringowate, ale no, co no, ciepły kraj, to co tutaj, trzeba wiecie, prezentować się ładnie. Tu jest jeszcze jeden kostium. Tu jest góra i dół to również takie stringowate gadki. Dwa wcześniejsze kostiumy były z Calzedonii i tu mam jeszcze taką górę i tu też jest kostium, ale można też nosić sobie jako taka bluzeczka, jako taki top, bo to też może tak fajnie wyglądać. I mogę do tego zakładać właśnie te gadki albo w sumie te w panterkę, które będą pasowały. Tak naprawdę każde, bo to jest czarne, jednolite, więc każdy dół będzie pasował, no i to jest z Shane. I kurde, powiem wam szczerze, że no jest przypał, jeżeli chodzi o miejsce w mojej walizce. Podejrzewam, że będę musiała tutaj powoli wszystko po kolei po troszeczku wywalać. O, można z tej strony sobie wsadzę ten kostium, bo tu w sumie jeszcze trochę miejsca mi zostało. O, fuck.
Dobra, a jeżeli chodzi o bagaż podręczny, to tutaj wkładam głównie takie rzeczy elektroniczne, no bo jednak, wiadomo, walizka jakby się gdzieś zgubiła, no to wolę mieć wszystko takie najdroższe, że tak powiem, przy sobie po prostu. Zwłaszcza, że będę leciała z przesiadką w jedną i w drugą stronę. No i mam ten plecak z Kankena, tutaj jeden z tęczowymi obramówkami i torebkę z Off-White'a. I właśnie chyba wezmę sobie i to, i to. Ja nie wiem, czy mogę mieć dwa takie mini bagaże, ale w sumie ta torebka jest malutka, więc i chyba powinno być git, mam nadzieję. Tutaj wkładam na pewno właśnie tę całą elektronikę. Tu mam laptopa, jeszcze mam obudowę na laptopa, mam dwie maseczki na drogę, tutaj sobie już zostawię. Środka do włosów, tutaj na drogę mam też właśnie takie jakieś rzeczy, na przykład chusteczki, tu mam jeszcze takie do zmywania makijażu, żel antybakteryjny, no tak właściwie to jest żel antybakteryjny, to jest taki płyn, który śmierdzi, mgiełkę. I pamiętajcie, że jak bierzecie wszystko do bagażu podręcznego z płynnych rzeczy, to żeby nie przekraczało 1 litra wszystko łącznie, a jeden produkt nie może przekraczać 100 ml, także ja się zmieściłam, więc jest stabilnie. Tu mam właśnie taką elektronikę, tutaj na przykład będę miała swój aparat, którym teraz nagrywam, tu jeszcze w środku mam taki mini statywik do tego aparatu. Portfel oczywiście, biorę pewnie 2 portfele, jeden po prostu wezmę tak przy sobie, żeby mieć, a drugi tam w walizce albo właśnie w plecaku. Porozkładam po prostu sobie te pieniążki. Tu mam okulary przeciwsłoneczne z Shine, są takie. I tu jest jeszcze taka, wiecie, do nich doczepka, że tak powiem. No telefon wiadomo, powerbanka jeszcze biorę, ale on się teraz ładuje, więc nie będę go odczepiać z ładowarki. Myszka do laptopa, tutaj biorę ładowarkę do baterii, do aparatu, jakiś taki mały kabel do zwykłego USB. Tu jest w ogóle z boku statyw do GoPro, a tu jest takie coś, co się zakłada na klatkę piersiową, też na GoPro. Nie wiem, czy się przyda, ale wezmę. Tu jest GoPro, tak się prezentuje. AirPods, no to też tak do bagażu podręcznego na wierzch sobie położę. Biorę też Instaxa i tutaj wkłady zapasowe do niego. I tak właściwie to chyba tyle. No jeszcze tutaj mam jakieś przekąski, to jeszcze sobie tutaj muszę obczaić wszystko. Tu jeszcze zapomniałam pokazać, ale mam dysk, kabelek do dysku, przejściówkę. Biorę też dokumenty, testy na wirusa z wynikiem negatywnym. Wezmę też może tą koszulkę z IF Ambassador, którą dostałam. W sumie czemu nie? Mam jeszcze taki worek z IF, więc też sobie go zabiorę. I tu jeszcze jest taka IF-owska teczka. Tutaj mam kartę do internetu, którą już sobie kupiłam. I mam też taką obudowę w ogóle z Energylandii na telefon, taką wodoodporną. Wezmę w sumie czemu nie, miejsca dużo nie zajmuje, a może się przydać. No i to wszystko wkładam do tego podręcznego. Jestem ciekawa, jak to się zmieści. A do tej torebki włożę sobie właśnie takie najważniejsze rzeczy, typu aparat, telefon i portfel i słuchawki. Fajną opcją jest też zabrać na taki wyjazd butelkę Duffy, tylko pamiętajcie, że w środku nie może nic być, żadnego płynu. Musi być po prostu pościutka i wtedy możecie sobie ją normalnie przenieść przez te listwy, gdzie normalnie napoi tam no nie można jednak tych napojów płynnych, tam do 100 ml, ale jednak 100 ml to jest bardzo mało, jak taka cała butelka ma 700, więc no takie porównanie. Ale zabierając właśnie taką butelkę, możecie sobie napełnić ją na przykład w samolocie, albo jak już będziecie na tej strefie bezcłowej i napełniacie po prostu wodą z kranu i tutaj filtr wam filtruje tą wodę, także no to jest w sumie fajna sprawa. No i nie musicie płacić dodatkowo za napój. I tak właściwie sobie rozkminiam, to by było chyba na tyle z tego filmiku spakowania. Teraz nie musicie robić nic innego, jak tylko czekać na odcinek całego wyjazdu. Wtedy wam dokładnie pokażę, jak będzie wyglądała moja podróż. I ja już tutaj wyłączam lampę, wyłączam wszystko, zaraz się przebieram i o Boże, jeszcze mi pryszcze takie wyskoczyły akurat na wyjazd. No ale cóż, life is brutal, moi widzowie. Dzięki za oglądanie, papaki, buziaczki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Także